Dzień dobry wszystkim. Chciałbym Wam przedstawić piękny, magiczny instrument, jakim jest waltornia. Waltornię możesz usłyszeć w niezliczonej ilości filmów, na przykład w Królu Lwie, w Szreku, w Epoce Lodowcowej, we Władcy Pierścieni, Gladiatorze czy Harrym Potterze. Instrument nie jest tak popularny jak fortepian, skrzypce czy trąbka, ale możemy powiedzieć, że kompozytorzy, w tym amerykańskiej muzyki filmowej, wręcz uwielbiają waltornię. Wyobraź sobie, że Wolfgang Amadeusz Mozart skomponował przynajmniej 4 koncerty na ten instrument. Na waltorni gra się tak naprawdę prosto i łatwo. Nabierasz powietrze w płuca i dmuchasz. A jak wiemy, dmuchanie, oddychanie to najbardziej naturalna rzecz na świecie, bowiem nawet kiedy śpisz, zupełnie bez myślenia oddychasz. Tak więc grając na waltorni bierzemy powietrze w płuca i dmuchamy, lekko składając buzię i wówczas przy dmuchaniu powstaje taki bzyk. A kiedy przyłożymy ustnik waltorniowy, to powstaje wówczas taki dźwięk. A ten bzyk wzmacnia i upiększa waltornia. Na tym pięknym instrumencie mogą się uczyć grać już 7-letnie dziewczynki i chłopcy. Oczywiście dla najmłodszych uczniów mamy leciuteńkie waltornie dziecięce. Można powiedzieć takie mini waltorenki. Zacząć naukę gry można też później. Również po latach gry na innym instrumencie, na przykład po ukończeniu szkoły pierwszego stopnia na innym instrumencie i wówczas może to być waltornia. Podoba mi się grać na waltorni, bo jest oryginalna, może taka mało znana i mało doceniana, przez co warto ją jakby tak rozpowszechniać, bo jest bardzo fajna. Fajne utwory są bardzo na waltornie. Że można grać na niej Star Wars. Lubię grać na waltorni, ponieważ sprawia mi to przyjemność. Bo mam fajnego nauczyciela. To jest kolejny instrument i jest łatwiejszy niż fortepian. Bo sprawia mi ta przyjemność i lubię po prostu słuchać dźwięku waltorni. Lubię też grać utwory różne. No i waltornia jest jeszcze złota. Złota. Można pokazać, jak ktoś ma skrzypce, no. Waltornia to złota, skrzypce to takie brązowe trochę, czerwono-brązowe. Ale przede wszystkim, że są fajne utwory. Mogę grać i rozwijać swoją pasję. No i ma ładny dźwięk. I przyjemnie się na niej gra. Zapraszam gorąco do nauki gry na waltorni, najbardziej pozwijanym instrumencie na świecie, w Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.